Hej, cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Help Welcome Tomorrow. I mamy dzień 21 i biedny Vadim ledwo żyje. Ostatnio spadło na niego drzewo. My mamy coś na szok. Nie bardzo. Dobra. Musimy ratować Vadima. Opieka. A może Maria, opiekuj się. Okej, Vadim odzyskał przytomność. Nie jest ranny. O nie! On ma rękę czarną. O, całkiem ją zmierzyło. O nie! Musimy ją amputować. Wow! Mamy łosia w pobliżu. O, poszli polować na lisa. Ale nie wiem, czy wybrała po jakieś płótno. Ona tutaj jeszcze nie była. To to wyślimy. Anne, bo jest w szoku. Może ciebie. Okej. Ale mamy śnieżycę. No niby ta purga nie jest, ale śnieżyca to faktycznie to samo. Okej. Bierzemy wszystko, co się da. Dobra, idziemy. Spróbujmy. Co nam szkodzi? Król Tajgi. No. Zobaczymy. Postrzegacie łosia, no właśnie, który leży na ośnieżonym zboczu, odwinąwszy nogi pod siebie i oparłszy głowę na brzuchu. Ależ to jest olbrzymie zwierzę nawet. Poczywając, staje się kurować nad doliną, a jego majestatyczne łopaty od razu przywodzą skojarzenie, że jest to niezaprzeczalny król Tajgi. Gdyby udało wam się go upolować, mógłby was wyżywić chyba przez tydzień. Podobno jeden z syberyjskich przesądów mówi, że śpiący łoś jest nietykalny i zanim spróbuje się go zabić, należy ostrzec byka okrzykami. Już jesteście tak wygłodniali, że chyba podrajecie sobie leśną etykietę. A no musimy się zbliżyć. O, może się uda. By było. No właśnie, udało się. Skróciliście dystans o połowę bez zwracania uwagi rogacza, ale co dalej? Takie duże zwierzę nie da się tak po prostu schwytać. No, chyba nożem to niewiele zdziałamy. Także jedyna nadzieja w toporku. No, oczywiście się nie udało. Niecelnie ściśnięta broń szczęknęła głaz. Oś, jakby od niechcenia spogląda w waszym kierunku, podnosi się i zaczyna truchtać w przeciwną stronę. A, okej, myślałam, że w naszą. Zwierzę nie ma żadnego problemu z przebiegnięciem po niestabilnym, zaśnieżonym terenie, tam, gdzie wy ledwo stawiacie kroki. Nie macie szans go ścigać. Dobra, idziemy tutaj po sznurki. Tak też myślałam, ale zawsze można spróbować. Okej, okay, sznurków nie ma. Tu jakieś znajdą. Tutaj też nic. Dobra, tu jakieś sznurki może. Tu mamy jelonka, jeden sznurek. Dobra. Raczej tutaj trzymaj się obozu. O, świetnie. I sznurku, świetnie. Okej, udało się. Dobra. Jeszcze jakieś grzyby znaleźli. Okej, trzeba jeszcze to odśnieżyć. Ty możesz to zrobić, no ja wiem, że nogą nie musisz odśnieżyć. W sumie chyba taką siłą łopatą. O nie. Musimy butować. To jest nieczulenie dla Vadima. Dobra, to zrobisz jedzenie.
niestety król tajgi. Zostaje dalej królem tajgi. Zdecydowaliśmy go pokonać. A raczej przydałoby się jakiś łuk. Czy może byśmy sobie zrobili? Raczej amputować nikt nie może, bo trzeba 3 punktów. Może zróbmy sobie łuk. Mogę jeszcze sprawdzić, czy strzały możemy zrobić. Możemy, świetnie. A, to tam też żelazko, one bardzo dużo. Okej. Harpun. Ale ja potrzebowałam jeszcze parę nurków. Tu są też nurki. Jeden. Robiliśmy jeszcze sznurki. O nie. Spróbuję jeszcze raz. Świetnie. Bo chciałam tu jeszcze lepsze schronienie zbudować, ale oczywiście już wszystkie punkty wydałam. Okej, jemy wszyscy. Trzeba jeszcze po to zrobić. Jeszcze rękę ma. Chociaż mieszczoną. Ale żyjesz. To najważniejsze. W sumie nie widać, żeby nie miał nogi. Bo tutaj na postaciach widać, jeśli nie mają ręki. Albo nogi, to po prostu widać. Dobra, Anna, nic nie możemy na twój szok poradzić. Mary się chce spać, ale... A nie, siedzą przy tym ognisku. Może to się coś jeszcze... No i świetnie. Dobra, wejdziemy. Może złota klamra? Czemu ten odcinek teraz nazywa się złotą klamrą? To po prostu poetyckie określenie na malownicze okolice Bajkału? I po prostu dlatego, że ten odcinek łączy tory z obu stron jeziora. Wcześniej przeprawiano wagony promami lub gdy Bajkał zamarzł taniami. No dobrze, rozumiem, że to sprzączka owego pasa Rosji, ale czemu złota? Może jednak w okolicy wydobywa się jakieś bogactwa, a może nasi napastnicy mają w tym jakiś związek? Ja tam nie wiem. Tutaj wysyłano zesłańców. No może właśnie do pracy w kopalniach, ale czy więcej mówi się o złocie na północy delcie Leny. Na pewno słyszeliście o strajku robotników ze złóż leńskich, kiedy to żandarmi wykazali się wyjątkowym okrucieństwem. Dobra, może tam coś słyszeliśmy o tym. Rzeczywiście to tragiczny epizod. Nie wiem o nim wiele, ale w gazetach chyba wspomniano, że zarządca kopalń trafił przed sąd. Trafił, ale się wyślizgał. Swoich nie skażą, a życia robotnikom nikt nie zwróci. Ta cara praca przy wydobywaniu złotego piasku była najgorszą katorgą. Oby to się zmieniło. Już nam powoli się kończą tematy do rozmawiania. O czym się chcecie wkłócić? O, pani znowu swoje. Co takiego, Grigoriju? Znowu się pani ode mnie odsuwa. Nie chce pani siedzieć przy mnie. Ja się nie obrażam. Poproszę nie udawać, że pani nie gardzi moim towarzystwem.
Ona chyba by to powiedziała. Ale spróbujmy to. Ale pana nie obrażam. Może ponoszą mnie nerwy, a może ucho panienki zbyt delikatne. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie lubi panienka mojego towarzystwa. Cóż, jakby to powiedzieć, pan pachnie. W tych warunkach nikt nas nie utrzymuje dworskiej higieny osobistej, ha. Spróbujmy to. Chodzi mi o pański oddech. Śmierdzicie gorzałą. Jedni ogrzewają się przy ognisku, inni cóż. Wrzucacie strasznie dużo drewna na spalenie. Kiedy skończy się opał, to pani będzie pierwsza prosiła o łyżek czegoś na rozgrzanie. Ach, na pewno nie od pana. No nie wiem, niczego innego nie ma po kieszeniach. W Moskwie piją lemoniadę z koniakiem, mówiąc, że to szampan. Gwarantuję, że tutaj wypije panienka czystą wódkę, zachwalając someliera, pytając o rocznik. No, Grigor w sumie nam dużo pomógł. Na pewno było jej cieplej. Idzie całkiem dobrze już. Aha. Kłopotliwa gałąź. No dobry początek dnia, mocno powiało i ciężka gałąź odłamała się od jednego pobliskich drzew. Spadła prosto na wasz szała, to nie. Ale na szczęście nikogo akurat nie było w środku. Ciecha jest w opłakanym stanie, będziecie musieli dzisiaj zakasać rękawy i poprawić konstrukcję. No chyba wiem już kto. Okej, okay, no warsztat pod śniegiem. Okej, okay, i tą osobą, no, a w sumie nie jest tak najgorzej. Tutaj raczej kwarantanna nam. Ale mogłabym zbudować właśnie to drugie. W końcu mamy wszystko. O. Dobra, zróbcie. Piękny strzałas. O proszę bardzo, jeszcze podleciało. No, zostałem odrobić problem. Wtedy za dużo zwierząt, to im się nie udało polować. Okej. Okay. No dobra, Anna, chyba to ty będziesz musiała zrobić. Dobra, przykro mi, Fatimie, a dzięki temu przeżyjesz. A tak, wiem. Nie ma jednej ręki. Oj, dobra. Nie są. Nie mogłam się te punkty, no ale dobra. Ok, to jest tylko jeden. A tym tu będziesz tylko filtrować wodę. Bo i tak bardzo dobrze ci poszło. Oczywiście. Już mam potrawkę. Zrobimy jeszcze raz. Mamy coś jeszcze z jednego mięsa. Zrobimy pyszną potrawkę. A z grybami. A niech będzie. Mamy jedzenia na 3 dni. Przynajmniej 2. O, jeszcze jakieś.
halucynogenne. Dobra. Proszę bardzo. I wody. Uff, dobrze, Mariusz, nie poszłam do chronienia, by cię przywaliło. To... Okej, jeszcze coś masz. No może spróbujemy go upolować. A to może... Nie razem. Jeszcze mógł coś zrobić, coś naprawić może ognisko. Nie, to już coś naprawił. I tu może kwarantannę naprawić. I wyczyść po operacji. A jak to się robi? To jest naprawdę dobra. Ja i tyle z mojej konstrukcji. Czekamy, nie. Dobra. A teraz. Okej. Świetnie. No i wypać. Okej. Ten jest zakończony. O! Wieczorny krawiec. A czym tak ślęczysz, Anno? Szlachcianka od dwóch kwadransów pracowicie przekłada strzępy materiału, dopasowuje fragmenty, pruje, coś zszywa. Moment, nie przerywaj mi. Muszę wykorzystać resztkę dziennego światła. Zaglądacie jej przez ramię, niebywałe. Anna stryguje właśnie porządny płaszcz. O, może jakiś lepszy? Sobie wymieni. Oho, toż to prawdziwie francuski fason. Żywicie sobie, ale w głębi duszy wszyscy jesteście dumni z zapału i umiejętności waszej przyjaciółki. O, proszę bardzo, już jest przyjaciółka. Co tu się zmieniło? Ja krew. Że też o tym wcześniej nie pomyśleliśmy. Ten zamieć żaden maszynista nie zobaczy wraku naszego pociągu. Jaki maszynista? Wierzysz jeszcze, że ktoś tu przyjedzie? My jeszcze jesteśmy na ziemi, a nie w czyściu. Pokój, pociąg w końcu przyjedzie. Renegaci już dawno opuścili dolinę, więc nie szykują kolejnej zasadzki. To w naszych rękach spoczywa los kolejnego składu, rozumiecie? Nie szczególnie. Teraz to my mamy uratować pociąg, a nie pociąg nas? Kolej nadjedzie ze wschodu albo z zachodu, trudno powiedzieć. Prawie i nie dostrzegą drugiego pociągu w porę i nie zdążą wyhamować. Parowóz pieprznie w nasz wrak. I szansa na uratowanie zamieni się o zgniatane tony metalu. Renegaci znowu będą mieli co rabować. Trzeba jakoś zasygnalizować maszyniście, żeby się zatrzymał i nawet mam pomysł, jak ustawimy duże, płonące stosy przy torach, na tyle wysokie, żeby można je było dostrzec mimo ostrej zamieci. I hura, zmuch mnie w płomień, będziesz stać przy torach dniami i nocami? Trzeba je zrobić z głową i poza drewnem wykorzystać lepsze paliwo. Olej, łój, węgiel. W raku jeszcze coś takiego powinno się znaleźć. A my tam jakiś węgiel mamy. Okej. Dobrze, rano się za to zabierzemy, jeśli alternatywą ma być twoje zrzędzenie. No to jak przetrwać? Już chyba wiedzą. Kto wie, co się jada w tej mroźnej dziczy? Jak ochronić się przed tym koszmarnym zimnem. Miejscowi to Ewankowie i Buriaci. Z tego co wiem, jadają droganinę, czyli po prostu każdy rodzaj zamrożonego surowego mięsa z sługami na wiórki, żeby dało się go ugryźć. On jest surowe mięso? Jakbyście jeszcze mieli. Tak, ludzie z zachodu jakoś nigdy nie przywykli i zajęli się do tubylczej kuchni. Zamiast tego toczą plemienie z mąki. Z tego
mięsa, cebuli i soli. To dość praktycznie posiłki. Wystarczy ugotować kociołki, masz od razu nawet sposób tego picia. Pielmienie z mąki. No nie mamy mąki. Nie sobie się znalazło. Cebula jest, soli nie ma. Świetnie, tylko idziemy tu, zdobędziemy mąkę i cebulę. No akurat cebula jest. Chyba przyjdzie nam jeść tę sroganinę. Jeśli w ogóle zdobędziemy odpowiednią ilość mięsa. No, musimy coś upolować, nie tylko dla mięsa, ale i dla skór. Zimno zabija jako pierwsze, jeśli chcemy chodzić po lesie, koniecznie będzie lepsze chodzenie. No to w ogóle jeszcze takie późna ta rozmowa. A jeśli zostaniemy w tym zagajniku, trzeba pomyśleć o ochronie przed wiatrem, o dachu wytrzymującym napór śniegu oraz o siedziskach z igliwia, żebyśmy nie odmrozili sobie wiecie czego. O. Dobra, to może nie będziemy raczej nic łowić. Najwyżej polować jeszcze na tego łosia. No trochę się rozmarzyliśmy. Na razie zbierzmy chociaż wystarczającą ilość opału. A nie mi się nie budować więcej na tym mrozie. No i to na pewno. Okej. Okay. Już wszystkie wspaniale wyglądają. Ranny ptaszek. Słońce ukryte za wysokimi górami za chwilę zabłyśnie pełnym blaskiem i rozpocznie krótki syberyjski dzień. Ktoś z was jednak jest już na nogach. Pracuje odgłosy krzątaniny, trzask dopasowywanych patyków i szemranie układanego igliwia w końcu budzą resztę obozu. Vadimie, co robisz? Czyżby posłanie było niewygodne? Pytacie, gdy brodarz poprawia mocowanie pokrycia szałasu. No. Ranny, ale... ma siły, duch wielki. Otóż nie, postanowiłem wskazać, na co stać przodownika pracy. Za dnia musimy marnować czas na zbieranie runa i filtrowanie wody, przez co wszystkie nasze konstrukcje powstają w pośpiechu i ledwo się trzymają. Nazbierałem trochę migliwia, no proszę. Nie trzeba było tak wcześniej. Zabezpieczyłem nim miejsca wiązania oraz nieszczelną strzechę. W odwiecznym pojedynku z przyrodą i złym losem rosyjski proletariusz się nie poddaje. Naprawiłeś mi schronienie? Czy może wszystko mi do góry podleciało? O, dobra. Pokaż, że dostaję porcję. Okej. Okay. Co trzeba będzie zrobić? Ty i Maria. Jest znowu śnieżyca. Oj, musimy to... To trzeba zanieść. Przygotuj stos sygnałowy. Trzeba nam drewno, konstrukcję i wysokokaloryczny opał. 5, 3, 1. A, to nie tak, dobra. Możemy wysłać. Nie to ty. No, tak chciałam. Aha, właśnie jakieś ubranie. Mam takie proste. Też takie jak Maria ma. Okej, dobra. To musicie zabrać. Żeby być olej. Jakieś drewno. Ja mam tu jakieś patyki. O, proszę bardzo. A co wiesz, wszystko nie chce mi się tam rozdzielać tego kamieni, tak? A konstrukcja do kamieni. Dobra, tu mamy już na ognisko. A, wiesz, pochodnie. Może zabierz łuk. Spróbujemy. Do tego tutaj pana łosia zapolować. Później tu jakoś pójdziemy. No. Coś innego jest. Możemy się zbliżyć. Okej, chyba piszę to samo.
Postrzegacie łosia, który leży na śnieżonym zboczu. No tak, znowu sobie siedzi. Leniwie spoczywa. Okej. Okay. Temu by wyżywić przez tydzień. No dobra, i to pomijamy naszą leśną etykietę. Ale spróbujcie się zbliżyć. Okej, okay, udało się. Dobra, to teraz z łuku spróbujmy. Strzała ugodziła łosia w tłup. Ten podrywa się i rzuca do ucieczki w dół doliny. Nie wygląda, jakby kulał. Czyżby rana nie zrobiła na nim wrażenia? Łoś nie ma żadnego problemu z przebiegnięciem po niestabilnym, zaśnieżonym terenie, tam gdzie wy postawiacie kroki. Nie macie szans go ścigać, ale może uda się go wytropić po śladach krwi. Okej, akurat w dobrą stronę się udało, tam chcemy iść. Okej, ranny król. Macie go. Łoś, którego uprzednio nie udało się wam polować, pije właśnie wodę z górskiego strumyka całkiem niedaleko was. Na boku ma sporo zakrzepłej krwi. Skoro nie puszcza już świeżej farby, to pewnie wyliże się z ran i ucieknie z doliny, jeśli go dzisiaj nie dopadniecie. Chce trafić, podejść, może się spłoszyć. Spróbujmy strzelić. Się nie udało raczej. Trafiliście, nie trafiliście, trudno powiedzieć. Zalangowane zwierzę podrywa się do ucieczki pomiędzy ścieżne zaspy. Nie macie szansy go dogonić. A rzeczywiście nie mamy szczęścia w tym polowaniu. I uciekł. I tyle. Okej, to róbcie ognisko chociaż. Sygnały na zachodzie. Odpornie się zmęczyliście. Zaszczeniem odpowiedniej ilości drewna, ale w końcu ustawiacie stabilny stos pod skarpą niedaleko zachodnich torów i rozpalacie płomień na wysokokalorycznym paliwie. Teraz trzeba będzie regularnie odwiedzać to miejsce, żeby mieć pewność, że płomień nadal się pali i w razie czego dorzucić paliwa. Przez pierwsze dni może będziecie to robić z nadzieją, ale dobrze wiecie, że w końcu ten codzienny rytuał wyjdzie wam bokiem i zapewne zgodnie z prawem przekory pociąg nawiedzie akurat tego dnia, kiedy nie upilnujecie ognia. Ach, ta Syberia strasznie pozbawia optymizmu. Okej, okay, wrócili. O, od razu. No dobra. Raczej Anna sama nie pójdzie. Ale to pozostaje wam wody. Niestety, a nie ma wody nawet. No dobra, to Wadim rzut tej wody. Jeśli się nie uda, to nawet się udało. Czyli to się nie udało. Nie chciałam, żebyś mi spróbował wodę. Tutaj trzeba to rzucić. Jeszcze te papiery. To jeszcze mamy takie po porę. Dobra, wszystkim ciepło. A jeszcze tej wody miałam dać. Wadim, mam. No dobra. Tam bardzo straciłeś zdrowie? Nie. Maria, chodź tutaj sobie. Zbieraj siły. Jeszcze raz. No przynajmniej coś tam pospałaś. No nie bardzo. No i to jest do zrobienia. Byłam tak blisko, no może trzeba było się skradać, żeby się udało. I to ubranie mamy tam, ale ona jest... jest zwykłe. Myślę, że no i raczej to lepsze.
Ale też masz stykłe? Nie, miała lepsze. Co możesz jeszcze robić? A nie wiem, Anna, popiekuj się wszystkimi. Aż zawadziłem. Ale on się trzymie dobrze. Okej. Nie. Jeszcze Mario. Może coś się poprawi. On troszkę jej spadł. Dobra, to jeszcze ty. Podstrzyło im bardzo dużo. Przyjaźń, dobra. No i wszyscy są zmęczeni się. Lepiej się cię dostać. Dobra. A jutro idziemy na drugą stronę, bo zrobić ten ogień. Ej, no co, zostaje nam jeszcze dwie rozmowy. Wiem, że sytuacja jest trudna, ale to nie czyni z was zwierząt. Czy moglibyście używać liści zamiast wycierać wszystko w rękach? Przyda nam się utrzymanie cywilizowanych przyzwyczajeń, żeby nie zdziczeć na tym odludziu. Jesteśmy w polarnej tajce, szczerze powiedziawszy. Pierdolę wasze cywilizowane przyzwyczajenia. Ale z was, Ordynus. Miecie jak moskiewski dorożkarz. Nie schodzimy do poziomu tych prymitywnych oprywów kniei. Pokażmy, że w tych warunkach... Dobra, czepiacie się kogoś innego, bo już i nie zbiera wiązanka. A bo już mi się zbiera wiązanka, że tak powiem. Zero-piętrowa. W uszy zimno. Jak je zatkacie, to i więcej moich duszków nie usłyszycie. Nie ma co się andryczyć. Cóż, wygląda na to, że surowy Sylwii to jednak dla was odpowiedniejsze miejsce niż salony w Petersburgu. No raczej chyba tych salonów nie widział. Okej. Wiecie, co jest nie tak z bolszewikami? A cóż z nimi jest nie tak? Wy też chcecie chętnie widzielibyście powrót caratu? Ja wam powiem, szeregowi Niemcy, z którymi walczymy w większości, też są socjalistami. Trafili na front w wyniku powszechnej mobilizacji, a nie rządzy krwi. A jednak każdy z nich bez wyjątku ma przy sobie portret Kaisera. To ma powierzchnicy, czy na pogiętym papierku albo medalionie. Oni wyżej stawiają interesy swojej nacji niż partie ideowców, a nawet prywatne pragnienia. Nawet będąc socjalistami, uważają się przede wszystkim za Niemców, stąd też cześć dla cesarza Wilhelma i szacunek dla jego zasług. Rosyjscy socjaliści chcą odrzucać narodowość, radykalizować się. Są gotowi poświęcić własne państwo, czyli podciąć gałąź, na której siedzą, w imię utopijnej idei. Chyba cudzujecie? Niemcami, no niby można się było po was spodziewać wszystkiego, co najgorsze. Ale jednak to już jest niewiarygodne. Dlatego mi to sympatii wobec Prusaków. To bardziej szacunek do wroga i niechęć do bolszewickiej anarchii. No to znowu się pokłócili. To im podwyższę, to znowu się pokłócą.
Okej. O, jeszcze coś. O, panna. Budzi was aromat pysznej, smażonej jajecznicy. Czy to jakaś senna złuda? Czyżby Syberia znęcała się nad wami, mając kolejne zmysły? Nie. Panna Michajłowa faktycznie pichci coś aromatycznego. Wstajecie, ptaszyny? Nie uwierzycie, co znalazłam o świcie. Gniazdo z jajami. Puszca. O tej porze roku to prawdziwy cud. I ty tak sama z siebie wstałaś i poszukałaś pokarmu? Jeszcze usmażyłaś? Owszem, złotka. Widzicie, do jakich poświęceń jestem zdolna, jeśli przez chwilę nie jest mi zimno. O, świetnie. Widzicie, ta jajecznica. Świetnie, darmowy posiłek. O, jeszcze 5 nawet. O. Spoko. Dobra, musimy zjeść to wczorajsze. Okej. Jeszcze wszystkim wodę. Maria nie potrzebuje. No dobra, ale... W sumie będę musiała rozdawać jeszcze raz. To do usłyszenia w kolejnym odcinku.